Rozdział pierwszy. Boża łaska. Zastanowimy się teraz nad tym, co wydarzyło się w czasach Jozuego, a później będziemy mogli przejść do Nowego Testamentu i zobaczyć, co się stało, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł tutaj na tę ziemię. Jakie wydarzenia wtedy nastąpiły i jakie to ma znaczenie dla nas, dzisiaj żyjących. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Księgę Jozuego, drugi rozdział. Jest tu opisana pewna niewiasta, w której życiu dokonało się coś tak znaczącego, że do dzisiejszego dnia jej imię jest nam dobrze znane. Ta kobieta była nierządnicą. Wielu mogło z pogardą patrzeć na nią, na jej życie, na jej postępowanie, lecz w całym mieście Jerycho jedynie ta kobieta, kiedy usłyszała wieści o tym, w jaki sposób Bóg mocarną dłonią swoją wyprowadził Izrael z Egiptu, przyjęła je jako prawdziwe. Dla niej stało się oczywistym, że Bóg, który miał moc wyprowadzić Izrael z Egiptu, ma również moc dać mu zwycięstwo gdziekolwiek i kiedykolwiek zechce. Ona była tak pewna Boga, który może uczynić co zechce, że ani te mury, ani największe i najwspanialsze obietnice króla, ani też wszystkie wieści, które mówiły w pyszny sposób, jacy my jesteśmy potężni i nie do zdobycia, nie były w stanie zasłonić jej oczu na to, co stało się z Izraelem. I chociaż oglądała te mury, w których miała swoje schronienie i mieszkanie, i widziała tych mężczyzn, wspaniale uzbrojonych, pełnych bogactwa i wznoszących zwycięskie okrzyki, to jednak w jej wnętrzu zamieszkała pewność, że co Bóg zechce uczynić, to i uczyni. I kiedy tych dwóch zwiadowców trafiło do niej, to gotowa była ukryć ich i ochronić ich życie, bo wiedziała, że oni tu pewnego dnia wejdą i będą się przechadzać po ulicach tego miasta. Nie miała nawet cienia wątpliwości, że tak się stanie, dlatego że Bóg był z Izraelem. Dla niej było rzeczą oczywistą, że jeśli Bóg prowadząc Izrael skierował go na to miasto, to ono się nie ostoi. Ona była pewna, że Jerycho musi się poddać. Mogła nie widzieć, jak to się stanie. Nie znała przecież Bożego sposobu na zdobycie miasta. Swymi oczami nie widziała jeszcze okrążania murów, nie słyszała o krzyku i rozpadania się murów, ale wiedziała, że to miasto będzie zdobyte. Ona wierzyła w zdobycie Jerycha, gdy właściwie nic nie świadczyło o tym, że to miasto będzie zdobyte, bo wszystko stało tak, jak stało, i te potężne mury, i ci tak odważni żołnierze. To wszystko mówiło o tym, że Izrael będzie musiał odejść jak niepyszny od tego miasta. Wszystkim mieszkańcom Jerycha, oprócz tej kobiety, wydawało się, że wystarczającą przeszkodą dla Izraela w dotarciu pod mury miasta była rzeka Jordan. Wydawało im się, że Izrael zawróci i pójdzie sobie gdzie indziej. Tak samo i my patrzymy na jakieś rzeczy, jakieś wydarzenia i czy jesteśmy tak samo pewni jak ona, że jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Czy w naszym sercu jest ta sama pewność, że co Bóg zamierzył, to ma moc też uczynić? Czy jesteśmy tak zupełnie pewni Boga, że i nasze imiona mogłyby się znaleźć w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków? Można powiedzieć, że wiara nie czyni mnie pewnym tego, co widzę i czego mogę dotknąć. Wiara czyni mnie pewnym tego, czego nie widzę, a wiem, że jest, bo Bóg to powiedział, że jest. Prawdziwa wiara nie opiera się na tym, co widzi, ale na tym, co słyszy. Do Rahab dotarły wieści, że Bóg prowadzi Izrael i to wystarczyło, żeby jej całe serce podpowiedziało, że Bóg pokona to miasto. I teraz zastanówmy się i rozważmy w naszych sercach, wewnątrz nas, czy my jesteśmy pewni tego, że Bóg ma moc uczynić wszystko, co zechce. Czy będąc pośród ludu Bożego mamy tą samą pewność, że Bóg dokona swego dzieła przez nas, uświęconych ofiarą Chrystusa? Czy jesteśmy pewni Boga, który co zamierza, to też uczyni? Ta niewiasta uratowała swoje życie i tych,
którzy przebywali razem z nią w jej domu, tylko dlatego, że przez wiarę schowała zwiadowców, wiedząc, że Bóg widzi to, co ona teraz robi. Widząc, że oni wrócą jako zdobywcy, Jerycha z całym Izraelem wymogła na nich gwarancję, że zachowają przy życiu ją i jej rodzinę. Ważną sprawą w sercu Józego było wypełnienie tej obietnicy. Jaką obietnicę my otrzymaliśmy od Pana? Przez co zachowamy nasze życie, kiedy Pan przyjdzie tutaj? Zobaczcie, jak ważne jest, żeby wiara w sercach naszych była taka sama, jak w sercu tej kobiety. Jej życie nie było ani piękne, ani podobające się Bogu i ludziom, raczej nędzne. Ale to ona została uratowana, nie król, nie książęta, nie jacyś bogacze. To ona została uratowana z tego miasta jako jedyna, która uwierzyła i przez wiarę uzyskała życie swoje, a także tych, którzy z nią mieszkali. Te słowa apostoła Pawła były jej udziałem, zanim zostały przez niego wypowiedziane. Jeśli uwierzysz, będziesz zbawiony ty i cały dom twój. Tam się to stało naocznie. Jej domownicy zostali uratowani tylko dlatego, że ta kobieta uwierzyła. Przez jej wiarę także oni zyskali życie, chociaż tylko na pewien czas, tutaj, na ziemi. I tylko jej imię jest wymienione jako tej, która przez wiarę przyjęła to, co dał Bóg. Dzisiaj mało kto wierzy w to, że Bóg jest zwycięzcą i dlatego też wielu ludzi raczej opiera się na murach, w cudzysłowie, i obietnicach tego świata niż na Bogu. Wielu ludzi, nie wierząc temu, że Bóg nadal dokonuje swego dzieła, żyje w taki sposób, jakby Pan nigdy nie miał wrócić na tę ziemię. Dołącza do nich coraz więcej następnych, bo miłość wielu ziębnie. Jak ci mieszkańcy Jerycha mogli się spodziewać, że Bóg przeprowadzi Izrael przez Jordan, skoro w ich sercach była niewiara? Czym oni to przepłyną? Na tratwach? Jak oni przez ten Jordan przejdą? Nie poradzą sobie. A Izrael przeszedł suchą stopą przez Jordan i wkroczył do ich ziemi. Jozue dowiedział się, co dalej ma czynić, aby to miasto zostało zdobyte. Wydawałoby się to nienormalną rzeczą, aby w ten sposób zdobywać miasto obronne. I tak samo dzisiaj, dla tego, który nie wierzy Bogu, nienormalną rzeczą jest to, co Duch Święty doradza Bożemu ludowi. On oparłby to na jakichś swoich rzeczach, na swoich doświadczeniach, jak się właściwie powinno zdobywać miasto, że powinno się naciąć jakiś drzew, zbudować jakieś podwyższenie, żeby móc się wedrzeć na mur i tak dalej. A Bóg dał im zupełnie inny plan. 6 dni będziecie chodzić wokół tego miasta, aż 7 dnia obejdziecie je 7 razy i wtedy wydam je w waszą rękę. Chciałbym, żebyśmy się nad tym głęboko zastanowili, gdyż od tego zależy nasze życie. Czy jesteśmy ludźmi, którzy przebywając pośród tego świata, są gotowi wierzyć we wszystko, co jest powiedziane o tym świecie? Czy jesteśmy ludźmi, którzy są gotowi wierzyć we wszystko, co Pan powiedział na temat tego świata, na temat ziemi, nieba, ludzi, zwierząt, słońca, księżyca itd.? Czy jesteśmy ludźmi, którzy będą uratowani z tej ziemi przez wiarę? Wiemy, że wiara jest czynna w miłości i Jakub pisze, że w Rahab ta wiara była czynna. Ona przez uczynek zgodny z wiarą doszła do wiary doskonałej, bo dającej usprawiedliwienie ku życiu. Ona przez wiarę, ryzykując swoim życiem, uratowała tych zwiadowców ludu Bożego, wypełniając zadanie Boże, bo była pewna tego, że w ten sposób zyska życie. To było wbrew wszystkiemu, co mogły widzieć jej oczy. W Jerychu było pełno żołnierzy, a ona sama, i to wbrew wszystkim współmieszkańcom jej miasta, uratowała jakichś 2 zupełnie jej obcych ludzi. Pan mówi, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Czy zapomniane jej było to, co uczyniła? Nie. I chociaż jej dom znajdował się w murach miasta,
To gdy te mury runęły, dom jej został zachowany, aby ci, którzy się w nim schronili, zostali przy życiu. Pan ją zachował i Jozue ją także zachował. Posłał posłańców i kazał im zachować w tym domu wszystkich, którzy tam byli. Wcześniej jednak, nim nastąpiło zdobycie Jerycha, ona otrzymała jeden nakaz. Od jego zachowania całkowicie zależało życie jej samej i jej rodziny. A oto ten nakaz. Jeżeli opuścicie ten dom, nie będziemy winni waszej śmierci. Jeśli Rachab i ci, którzy z nią byli, zlekceważyliby ten nakaz, opuściliby ten dom pod wpływem strachu o swoje życie lub z jakiegokolwiek innego powodu, wtedy Izraelici nie byliby winni ich śmierci. Jakie my mamy schronienie, które zabezpiecza nas przed tym, co musi przyjść? Czy jesteśmy całkowicie tego pewni, że jeśli ktoś opuści to miejsce schronienia pod jakimkolwiek pozorem, ten sam będzie winien śmierci, którą za to poniesie? Czytamy, że naszym jedynym schronieniem jest Pan Jezus Chrystus. Jak poważnie traktujemy ten nakaz pozostawania w nim do końca bez względu na okoliczności. I teraz cała praca Pana zmierza ku temu, abyśmy prawdziwie poważnie potraktowali poselstwo, które do nas dociera. Czy Rachab znała Ewangelię? Jak ta kobieta znała Ewangelię? Co ona wiedziała z Ewangelii? Ile rzeczy ona wiedziała z tego, co Bóg mówił do Izraela przez Mojżesza? Czy ona znała te przykazania, które Bóg dał swemu ludowi? Ile ona widziała z tego obłoku, który prowadził ich w dzień, czy z tego ognia, który prowadził ich w nocy? Czy ona widziała to otwarte morze? Ile widziała plag w Egipcie? Co ona z tego widziała? Powiem wam, nic. Nic z tego nie widziała, ale doszły ją wieści i ona uwierzyła, że tak się stało. Dzisiaj wielu ludzi nie daje wiary. Morze się rozstąpiło. Plagi jakieś spadły. A ta prosta kobieta w Jerychu uwierzyła wieściom, które do niej dotarły. I to jest wiara, uwierzyć wieściom, które do nas dotarły. Przez wiarę zdobywa się usprawiedliwienie. Przez wiarę człowiek może przebywać z Panem. Ona była pewna. Zwycięzcą jest ten, z kim jest Bóg. Ale Bóg jest Bogiem szczególnie bezkompromisowym dla swego ludu i kiedy jeden z Izraelitów zabrał z Jerycha rzecz przeklętą przez Boga, cały Izrael musiał cierpieć. Z powodu grzechu jednego Izraelity ponieśli porażkę w miejscu, które wcześniej było łatwe do zdobycia. Ponieśli porażkę pod Aj i musieli uciekać z pola bitwy. Wtedy Jozue upadł na twarz przed Bogiem, a Bóg powiedział do niego: wstań, czemu leżysz twarzą do ziemi? I to jest też naszym doświadczeniem, o czym teraz tylko wspomnę, ku zastanowieniu się nad tym. Po spowodowanej grzechem porażce pod Aj teraz już nie około 3000 żołnierzy, ale cała armia izraelska wyrusza do boju. Na miejsce, gdzie wcześniej ustalili, że wystarczy tylko 3000 żołnierzy, aby wygrać bitwę, później musiała pójść cała armia, jeszcze zrobić zasadzkę, żeby odnieść zwycięstwo. A tak się stało dlatego, że serce żołnierzy z miasta Aj było pełne zwycięstwa, a serce Izraelitów było pełne porażki. I tak wierzący człowiek, kiedy bierze coś z rzeczy tego świata, które Bóg przeklął i zaczyna z tego robić dla siebie bogactwo, jest powodem porażki w bitwie duchowej. Wielu z tych, którzy widzą tę porażkę, upada serce i później trzeba już wszystkich stojących w jedności żołnierzy Chrystusowych, żeby pokonać wroga i zdobyć jego twierdzę, która stoi na drodze Kościoła. Obrazowo można to zobaczyć na takim przykładzie. Wierzącemu, który we własnym domu ma zdobyć teren wyznaczony mu przez działającego w nim Ducha Świętego, jest o wiele trudniej tego dokonać, jeżeli wcześniej da się pociągnąć w jakieś zło, które się dzieje w tym domu, gdyż wróg nabiera wtedy otuchy przez swoje zwycięstwo nad nim. Jest jeszcze możliwe pokonać ducha ciemności tak agresywnie działającego poprzez tych, których miłujemy, ale którzy niestety jeszcze do niego należą. Gdy wyznamy grzech i nie dotkniemy go już się więcej swoim życiem w żadnym wypadku.
Wtedy Bóg pokieruje dalszym sposobem bitwy, jej rozwojem i pokonaniem wroga. W sprawie Kościoła chodzi o zwycięstwo nad władcą świata ciemności, według całej prawdy Bożej odnoszącej się do całego świata, a w sprawie jednego wierzącego o zwycięstwo według całej prawdy Bożej odnoszącej się do jego domowników. Po jedności poszczególnych żołnierzy Chrystusowych świat miał poznać Jezusa Chrystusa jako wodza i Zbawiciela. Bóg pokazał na przykładzie Izraela, a także pokazuje to nam, żyjącym dzisiaj, że nie można go sobie lekko traktować. Nie możemy dopuścić do siebie takich myśli, że jeżeli Bóg jest z nami, to już nie musimy posłusznie żyć każdym słowem Bożym. Nie możemy myśleć, że ta Rahab z Jerycha musiała wierzyć i czynem potwierdzić wiarę, bo jej groziło niebezpieczeństwo. Ale nam, chrześcijanom, nic dzisiaj nie grozi i my nie musimy nadal bać się Boga i słuchać Go we wszystkim, bo nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską. To nie jest wiara, to jest niedowiarstwo. Rahab wiedziała, że wieści są prawdziwe. Jeden Izraelita dał się skusić i uznał, że Bóg nie musi dotrzymywać słowa, ale Bóg jest wierny. Dla Boga nie ma znaczenia, czy jesteś Izraelitą, czy jesteś poganinem, czy się nazywasz chrześcijaninem, czy inaczej. Jedno ma znaczenie, czy boisz się Boga, będąc pewnym, że On pozostanie wiernym wszystkiemu, co do nas powiedział, ku dobremu czy ku złemu. Przejdę teraz do takiego elementu, który Bóg bardzo mocno kładzie nam na serce. Już w Starym Testamencie ci, którzy uwierzyli, dziękowali Bogu za łaskę. Teraz chciałbym wam pokazać pewną rzecz, znany nam obraz, ale jakże niestety niedokładnie rozpoznany. Każdy człowiek zgrzeszył. Nie było na ziemi nikogo, kto nie popełniłby grzechu. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Można by było powiedzieć, że cały świat został zamknięty sam w sobie przez grzech, a murem otaczającym ten świat stała się śmierć. Ludzie opuszczali świat umierając. Cały świat zamknięty w mnóstwie zła, mnóstwie bezbożności. Kain zabija Abla, straszna chęć zysku, chęć bycia lepszym. Wszystko zmierza ku temu, żeby osiągnąć swój własny cel, nie patrząc na to, czy ten drugi człowiek będzie miał z tego korzyść, czy poniesie stratę. Każdy patrzy na siebie, każdy chodzi wokół siebie, o sobie myśli i szuka czegoś dla siebie. Niewielu ludzi było na tym świecie, którzy myśleli o innych. Doszło do takiej sytuacji na ziemi, kiedy został jedynie Noe, jedyny sprawiedliwy człowiek na ziemi, który szukał Boga w każdej sprawie, który nie chciał żyć tak, jak żył ten świat. Otaczało go pełno zła, nieprawości, szukania swego, a on nie chciał żyć jak ten świat. Nie chciał biec za rzeczami tego świata, ale szukał Boga. O Noem jest powiedziane, że chodził z Bogiem. Noe nie chciał odejść od Boga. Nie chciał się puścić Boga w żadnej sprawie, nie chciał słuchać tego, co ten świat mu mówił. Bóg nie widzi Noe. Możemy robić, co chcemy. Bóg wcale nie patrzy na tę ziemię. Noe był pewien. Bóg jest. Bóg widzi i słyszy. Noe chodził z Bogiem i do serca Noego dochodziły wieści, wspaniałe wieści dla niego, które mijały wszystkich innych, niezainteresowanych chodzeniem z Bogiem. Noe coraz bardziej oglądał Boże wyjście. W jego sercu Bóg mógł zakładać nadzieję i Bóg wydał mu rozkaz, aby zbudował arkę. Noe nie mógł widzieć rzeczy, o których powiedział Bóg. Te rzeczy były dla niego niewidoczne i niezrozumiałe. Dzisiaj tak wielu ludzi dyskutuje z Bogiem, na jakiej podstawie i po co to? A jak będą ze mnie śmiać się i szydzić? A jak się nie powiedzie i kiedy zbuduję tę arkę, to i tak nic nie będzie? Lecz Noe nie dyskutował z Bogiem. Nie rozumiał. Ale skoro Bóg powiedział, to Noe wiedział, że Bóg dotrzyma swego słowa i przez to skorzystał z usprawiedliwienia i został uratowany on i cała jego rodzina. Słowo Boże stało się rzeczywistością, chociaż zaraz po wyjściu z arki jeden z jego synów, Ham, popełnił zło i zło nadal uderzało ludzi. Nawet potop nie zniszczył zła. Na tej ziemi zostało tylko ośmioro ludzi.
Wydawałoby się, że jest olbrzymia szansa na to, że nareszcie odpoczną od tego całego zła. Noe, ojciec tego domu, był mężem sprawiedliwym, chodził z Bogiem, szukał Bożej obecności w każdej sprawie, był idealnym wzorem dla swoich synów i ich żon oraz dla swojej żony, aby i oni mogli iść tą drogą z Bogiem. Ale zło, które było w sercu człowieka, nie pozwoliło tym ludziom żyć spokojnie na ziemi, chociaż wiedzieli, że z powodu bezbożności potop zgładził innych ludzi. Jeżeli tak popatrzymy na całą historię tej ziemi, widzimy morderstwo, wojny, złodziejstwo, kłamstwo człowieka egoistycznego, nastawionego na to, żeby w tym życiu jak najwięcej skorzystać, ślepego, głuchego i niemego na Boże poselstwo. Ale pośród tych ludzi zdarzali się tacy, którzy mieli wejrzenie w to, co jest niewidzialne. O Mojżeszu czytamy, że wyszedł na pohańbienie, gdyż ten, który jest niewidzialny, był dla niego jakby widzialny. Wyszedł gotów pójść za Chrystusem. Jego serce było sercem gotowym chodzić z Bogiem, był najpokorniejszym z ludzi. I tak jak patrzymy przez dzieje ludzkości na tej ziemi, co jakiś czas spotykamy ludzi, którzy nie chcieli iść jak ten świat, którzy nie chcieli żyć jak żyli królowie i książęta w tym czasie, według mody, jaka wtedy panowała, według stylu i sposobu na życie tego świata. Oni chcieli żyć z Bogiem. Szukali Boga z całego swego serca, z całej myśli, duszy i siły i znajdowali nadzieję w Bogu. W psalmach czytamy, jak Mojżesz, Dawid i inni prorocy wychwalali Pana i kierowali się w modlitwach do Niego. Wiedzieli, że On jest. Wiedzieli, że nie mogą uciec z tej ziemi inaczej jak przez śmierć. Kiedy Dawid, który był według serca Bożego w doświadczeniu, uległ złu swego ciała i zgrzeszył, czytamy w psalmie modlitewnym, jak później wołał do Boga. I o co on wołał? On wołał o serce, o takie serce, w którym nie byłoby zła. On wołał o serce Chrystusowe. Eliasz wołał: Boże, zabij mnie. Nie jestem godzien przebywać przed Tobą, gdyż po takiej wielkiej bitwie i zwycięstwie przestraszyłem się kobiety i uciekłem. Oni doznawali, że żyjąc pośród tego świata otoczonego wokoło śmiercią, chociaż są tak blisko Boga, jednak nie potrafią być zupełnie wolnymi od tego, co tu się dzieje i od lęku przed śmiercią, która kończy życie człowieka na ziemi. Chociaż ich serce, tak jak serce Dawida, było szczere, lecz nie mogli się wydostać spod panowania grzechu i śmierci. Mur nie miał żadnego wyjścia, żadnego. Miasto wokoło otoczone, żadnej bramy, nic. Zamknięte wszystko. Lecz ci, którzy chodzili z Bogiem, otrzymywali informację, że przyjdzie ktoś, kto dla swoich wyznawców zwycięży śmierć i starali wybadać się, kiedy on przyjdzie. Znajdowali nadzieję życia i dlatego też czytamy o nich, że podobali się Bogu, bo oni zmierzali do miasta Bożej obietnicy, którego nie można było oglądać oczami. Byli pielgrzymami i wychodźcami dlatego, że mając społeczność z Bogiem, wiedzieli, że przyjdzie ten ktoś, kogo cenili sobie bardziej niż wszystkie skarby świata. Słowa z listu do Laodycei. Biedni, ślepi i goli, a myślący o sobie tak wiele dobrych rzeczy, tak często dotykają też naszego pokolenia. Ci starotestamentowi ludzie Boży wypatrywali z nadzieją Jezusa Chrystusa. Duch Chrystusowy działający w nich jako prorokach mówił im, że nadejdzie ten jedyny Odkupiciel. W księdze proroka Izajasza w 53 rozdziale czytamy: kto uwierzył wieści naszej? A ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed Nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Kto uwierzył tej wieści o Jezusie, który wyrósł przed Bogiem i nikomu się nie podobał Jego wygląd? On poniósł grzechy wielu i za nas został zabity. My jesteśmy w historii już po tym fakcie. Ale oni byli w historii jeszcze przed tym faktem i nic z tego jeszcze nie widzieli. Oni słyszeli te wieści, które Duch Święty do nich przynosił, że przyjdzie Zbawiciel. Ich oczy były zwrócone ku górze, wiedzieli, że usługują nam,
Wiedzieli, że dla nas pracują. Wiedzieli, że pracują dla tych, którzy będą już po przyjściu Jezusa. Jak czułbyś się w takim miejscu, z którego nie możesz uciec? Z którego nie możesz się wydostać, nie masz możliwości go opuścić i sam na sobie jeszcze doznawać, co to znaczy to miejsce. Jak oni walczyli. Bali się śmierci, bali się rozłąki. Kiedy widzieli dół śmierci, wołali: Boże, uratuj mnie od tego miejsca ciemności, o którym nie pamiętasz, w którym nie można Cię uchwalić, nie można wzywać Twego świętego imienia. Wiedzieli, że ten mur jest dla nich nie do przebycia. Straszne doświadczenia, a zarazem wieści, które docierały, które pokrzepiały ich serce, które podtrzymywały ich na duchu. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie. Że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała, będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie za tym tęskniąc. Job 19 rozdział od 25 do 27 wiersza. A w psalmie 136 czytamy co drugi wiersz. Albowiem łaska Jego trwa na wieki. Jakże ich serca musiały być pokrzepione tym, że łaska Boża trwa na wieki. Stała się ona dopiero w Chrystusie, ale przestrzeń tej łaski sięgała także ich samych, bo On jest początkiem i końcem wszystkiego. Czytamy w Ewangelii Jana, że łaska stała się przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oni prorokowali do tego czasu, oni mieli wejrzenie w ten czas, ale jeszcze nie weszli w ten czas. Oni wiedzieli, że to się stanie i to się stało przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chciałbym, żebyśmy mogli to oglądać naszymi oczami wiary, abyśmy mogli mieć otwarte serca na piękno Ewangelii, która zwiastuje nam takie wspaniałe wiadomości. I można powiedzieć, że doznajemy sami na sobie, że wielu ginie dlatego, że brak jest poznania Boga i Syna Jego Jezusa Chrystusa. Wielu myśli sobie, że Ewangelia to jest taka wiadomość, która pozwoli nam być dzisiaj zbawionymi bez oddania życia Jezusowi i wielu dzisiaj wierzy w tę Ewangelię w cudzysłowie. Ale nawet ci ze Starego Przymierza nie wierzyli w takie rzeczy. Oni mówili: Bóg jest murem moim, Bóg jest moim orężem, Bóg jest tarczą i przyłbicą zbawienia mego. Oni widzieli w Bogu jedyną możliwość zwycięstwa. I dlatego zobaczcie, jak trzyma się u Boga człowiek, który znajduje zwycięstwo tylko w Bogu. Zobaczcie, jak on chodzi z Bogiem. Czy on da się odciągnąć od Boga przez rzeczy tego świata? W Biblii mamy wiele wiadomości o Jobie, mężu sprawiedliwym, który był chlubą Boga tutaj na ziemi. Bóg miał założony w sercu Joba swój własny plan, który zrealizował. Chcę wam powiedzieć, że bogactwa, które Bóg dał nam w Chrystusie Jezusie, są często przez nas niedostrzegane i dlatego ludzie żyją w taki sposób, gdyż nie widzą tego, co Bóg dał w Jezusie Chrystusie. I chociaż nieustannie głoszona jest Ewangelia, ludzie ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa patrzą z niedowierzaniem na tego, w którego imię dali się ochrzcić. Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Jest niemożliwe opuścić ten świat inaczej jak przez śmierć. Bóg otoczył ten cały świat śmiercią. To jest tak, jak mówili prorocy: idziemy drogą całej ziemi. Ale mówili także: lecz Pan nad prochem moim stanie i moje oczy będą oglądać Pana mego. To jest prawdziwa wieść. I chociaż oni żyli pośród świata nieprawości i zła, trapili się w sercu swoim tym, co tam się stało i nie chcieli żyć jak ten świat, bo zachowywali w sercach swoich te Boże wieści, jakże wspaniałe dla tych ludzi. One sprawiają rozkosz naszemu sercu, one sprawiają rozkosz naszemu umysłowi, one sprawiają rozkosz naszemu duchowi i duszy. One wynoszą nas wysoko w Chrystusie, wysoko,
ponad wszystkie rzeczy, które są tutaj w świecie. One sadzają nas po samej prawicy Boga Wszechmogącego. Chcę, abyśmy poprzez patrzenie na te wydarzenia mogli otwierać na nie nasze serca jeszcze bardziej niż ta nierządnica Rahab, jeszcze bardziej niż Dawid, jeszcze bardziej niż Job. Oni wszyscy usługiwali nam. Tak jest napisane w Biblii. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli to wyraźnie. Cały świat tkwi w złem. Pośród tego świata jest jakiś Symeon, jakaś Anna, ludzie, którzy boją się Boga, są sprawiedliwi i trzymają się zbawiennej wieści o Mesjaszu, Zbawicielu. Symeon dowiaduje się, że jego oczy będą oglądały Zbawiciela Bożego i prowadzony przez Ducha Świętego przychodzi do świątyni w czasie, kiedy Pan Jezus Chrystus jako dziecko, jeszcze niemowlę, jest przynoszony przez rodziców, aby został poświęcony jako pierworodny. I Symeon trzyma to malutkie dziecko na swoich rękach. Czy można w nim rozpoznać Zbawiciela? Przecież to jest niemowlę, które stary człowiek podnosi w swoich ramionach do góry i chwali Boga, że teraz może odejść, gdyż dane było mu oglądać zbawienie Izraela i pogan. Jest to bardzo smutne, że dzisiaj tak wielu wierzących ludzi zajętych jest różnymi rzeczami tego świata, walką o to czy o tamto w tym świecie. A Anna była zajęta pracą w świątyni i ona sławiła Zbawiciela, gdyż otrzymała poznanie, że Odkupiciel Boży pojawił się w świątyni. Czytamy o tym, że kto jest czynną cząstką w Kościele, ten nie może pozostać bez dalszego poznawania Pana naszego Jezusa Chrystusa. 2 Piotra, 1 rozdział od 5 do 8 wiersza. I chciałbym, żebyśmy mogli to zobaczyć tak jasno i wyraźnie. Niech ta cała Ewangelia otwiera się w sercach naszych, abyśmy mogli patrzeć na to i z podziwem oglądać, co też Bóg uczynił dla nas ludzi w Chrystusie Jezusie, bo to wzbudza w nas podziw. Prawdziwy podziw. Jak człowiek mógł uciec z tego świata grzechu i śmierci? Mur nie do przebycia. Jak człowiek mógł się przedostać przez ten mur śmierci do życia? Jakim sposobem mogło się to stać? I przychodzi Pan Jezus Chrystus jako Syn Boży i człowieczy. I gdzie On przychodzi? Przychodzi do miejsca, którego nie można opuścić inaczej jak przez śmierć. Staje się taki sam jak my i nie może już tego miejsca opuścić inaczej jak przez śmierć. Przyjmuje to miejsce w całej pełni. Wyjść można stąd tylko przez śmierć. Człowiek z powodu grzechu kończy tutaj swoje życie. Każdy zgrzeszył, a więc każdy musiał też je skończyć. Zapłatą za grzech jest śmierć. Żeby można było nam ludziom dać możliwość wejścia do wieczności, musiały się pojawić drzwi. W tym murze musiały się pojawić drzwi. Jezus mówi o sobie, ja jestem drzwiami. I chciałbym, żeby to było w sercach naszych, jak to właśnie wygląda. W murze śmierci pojawiły się drzwi. Niech Duch Święty nas tym napełnia. Wiesz, co to znaczy chodzić, macać ten mur, chodzić wokoło cały czas i napotykać tylko śmierć, śmierć, śmierć i śmierć. Nie ma innego wyjścia, tylko przez śmierć. Ale też później nie ma powrotu, bo kto umrze, już nie wraca na tę ziemię. Śmierć kończy wszystko. W krainie umarłych nic się nie dzieje, wszyscy leżą razem i nie mają żadnej świadomości czegokolwiek z tego, co się dzieje wśród żywych. I chodzili, patrzyli, obmacywali i dochodzili do wniosku, śmierć jest zakończeniem wszystkiego. Każdy niech żyje, korzystając z tego życia, bo i tak jutro pomrzemy. Nie patrzmy na nic, korzystajmy na ile tylko to jest możliwe. Do takiej mądrości doszedł człowiek. Ale byli pośród tego świata ludzie, którzy doszli do innej mądrości. Chcemy żyć dłużej, niż sięga to ziemskie życie. I oni wyznawali Boga, który prowadzi ich poza śmierć. Psalm 48, 15 wiersz. Chciałbym, abyśmy zobaczyli, w jaki sposób zostały otwarte drzwi, w jaki sposób one się w ogóle pojawiły w tym murze.
Wszyscy mówili o przyjściu Jezusa Chrystusa. Mówili, że przyjdzie nie tylko do Izraela, ale do wszystkich ludzi, aby był zbawiony każdy, który wierzy. Że On przyjdzie uratować nie tylko Izraela, ale także tych, którzy uwierzą w Niego spośród całego świata i za tymi tylko wstawia się u Ojca. Jan 17 rozdział, 9 wiersz i od 15 do 18. Czytamy te słowa, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Czytajmy dokładnie te słowa, z którymi przyszedł Pan Jezus, aby każdy, kto wierzy weń, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Kto wyjdzie z tego świata śmierci, nieprawości i zła? Kto wyjdzie z tego miejsca ulegania złu, grzechowi, z miejsca egoizmu, z miejsca myślenia wysoko o sobie? Kto wyjdzie z tego miejsca? Ten, który uwierzy, że to miejsce zmierza drogą zatracenia i opuścił to miejsce przez Boże drzwi, przez ciało Jezusa Chrystusa. Jak mocno musi to w nas zaistnieć, że Ewangelia jest prawdziwie mocą do życia. Ona oznajmiła nam o Bożym wyjściu ze świata zła do Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Czy słysząc tę zbawienną wieść Ewangelii, chcesz pokiwać głową z politowaniem i powiedzieć: tak, tak, słyszałem już te bajki i też się kiedyś na nie złapałem, ale dzisiaj nie oddam mego życia za nie. Mogę wierzyć w Jezusa, bo to takie miłe, ale na Nim nie można polegać, bo nas zostawił samych sobie. Czy raczej dziękuję Bogu za to, co widzą oczy mego serca i co Duch Święty potwierdza duchowi memu. Życie moje z łaski Jego uratowane zostało od świata ciemności i dzisiaj idę już jako wolny człowiek, a życie moje należy do Chrystusa i jestem niezmiernie z tego powodu szczęśliwy. Paweł pisał do Tymoteusza: a ty trwaj w nauce, a zbawisz sam siebie i tych, wśród których przebywasz. Ewangelia mówi nam o tym, że przyszedł Jezus, Zbawiciel, na tę ziemię, poszedł na krzyż i umarł tam. A gdy zmartwychwstał, pozostawił dla wszystkich wierzących w Niego otworzone w murze śmierci drzwi życia wiecznego, które góruje nad śmiercią. A dlatego, że był posłuszny Ojcu we wszystkim i nie popełnił żadnego grzechu, stał się miejscem, w którym każdy wierzący może umrzeć dla grzechu i śmierci, zanim umrze fizycznie. To znaczy, że za życia może już opuścić miejsce grzechu i śmierci, aby wtedy, gdy umrze jego ciało, mógł pójść do Pana. Kto uwierzy tej wieści? Komu ramię Pana się objawiło, żeby uwierzyć takiej wieści, że w murze śmierci Bóg wstawił drzwi? Pan Jezus udzielił nam zbawiennej instrukcji. Jeśli kto zachowa słowo moje i będzie mi posłuszny co do moich słów, pozna prawdę i prawda go wyswobodzi. Jakie jest to pierwsze posłuszeństwo? Zaprzyj się siebie. Czy zaparliśmy się siebie? Inaczej nie można wyjść z tego świata grzechu i śmierci. Czy zaparłeś się siebie? Czy zobaczyłeś, że przebywając w tym świecie idziesz na zatracenie, idziesz pod sąd Boży i będziesz wyrzucony tam, gdzie będzie diabeł, fałszywy prorok, zwierzę, aniołowie, którzy się uzbuntowali, ludzie nieuznający Boga i ci, którzy nie chcieli przyjąć Jezusa jako Zbawiciela, gdyż woleli pozostać w świecie? Czy zobaczyłeś naprawdę, że jeśli nie opuścisz tego świata, to zginiesz? Czy całym swoim potrzebującym sercem zobaczyłeś drzwi? To jest dla nas wspaniała wieść. Kiedy w swoim sercu doznajesz, że sam Bóg Wszechmogący dał ci wyjście z mroków ciemności na światło dnia, to twoje serce poprzez to doznanie podnosi się ufnie i odważnie do góry. Dla tej kobiety Rahab mogły być to również takie sobie tylko opowieści. Bajki opowiadają: morze czerwone się rozstąpiło.
I gdyby tak do tego podeszła, nigdy nie dowiedzielibyśmy się o niej, że wiara jej okazała się użyteczna w praktycznym wyborze narażenia dla sprawy Bożej życia. Wielu ludzi dzisiaj też tak mówi: drzwi w śmierci, życie wieczne. Izrael musiał wyjść z Egiptu, aby morze się rozstąpiło. Tak samo każdy z nas musi opuścić świat, aby drzwi się otworzyły. Duch Święty chce założyć w naszych sercach prawdę Ewangelii, żebyśmy słysząc i znając Słowo Chrystusowe byli pewni tego, co On powiedział. Żebyśmy na podstawie tego, co uczynił dla nas i co do nas powiedział, nabrali odwagi, otuchy i siły, by żyć jako ludzie, którzy zaparli się siebie i wzięli swój krzyż i poszli za Jezusem. Czy chcemy żyć w ten sposób, obrażając się jeden na drugiego, szukając swego, żyjąc dla własnych pożądliwości? Mówię wam, że wielu ludzi dzisiaj zaniedbuje pracę w winnicy Chrystusowej. Jestem tego zupełnie pewien, że wielu ludzi jest zupełnie nieświadomych wydarzeń, jakie się dzieją. Możemy zawdzięczać tylko Duchowi Świętemu, że daje nam świadomość prawdy i pełnią gwarancji, że każdy, który miłuje tę prawdę, nie wpadnie w obłęd, ale będzie stale chodził z Bogiem. To najpiękniejsza wieść, jaka mogła do nas dotrzeć. Nie muszę pozostać w świecie grzechu i śmierci, nie muszę. Chociaż moje ciało nadal należy do tego świata i nadal nad nim jest śmierć, to dzięki wierze w Jezusa opuściłem ten świat. Ty też, jeśli wierzysz i wytrwasz do końca w tym, co otrzymałeś przez wiarę. Tylko nie dajmy się oszukać, że ten świat się zmienił i nie pójdzie na zatracenie. I nie wracajmy z powrotem do świata, by żyć ponownie jak on. Jeśli wiesz, że nie masz tam już po co wracać, to nie wracaj tam, gdzie nadal panuje grzech i śmierć. Tak ważne jest wytrwać z Jezusem, aby serca nasze były zawsze szczęśliwe, zawsze gotowe służyć Panu, zawsze gotowe być z Nim. To w naszych sercach musi się stać łaska. Łaska daje mi prawo wyjść z tego świata przez moc Bożą. Ona mówi mi o ukrzyżowanym ciele Chrystusowym, które stało się drogą prowadzącą do opuszczenia tego świata. Kto uwierzy? Kto pójdzie za tym? Kto wyjdzie, aby nie wracać? Kto wejdzie na te obfite pastwiska pańskie, aby na nich karmić się, co jest błogosławieństwem dla nowego stworzenia? Kto będzie żył dzisiaj dla Pana? Kto będzie się radował z każdego słowa, które On wypowiedział? Kto całym życiem będzie świadczył, że wyszedł? Powiem wam, że tylko ten, kto wierzy, ten będzie zbawiony. Dlaczego człowiek przywiązuje tak mało wagi do uważnego słuchania tego, co powiedział Jezus? Dlatego, że nie przywiązuje wagi do tego zła, które się dzieje na świecie. Nie nazywa zła złem i nie przywiązuje do niego wagi, ponieważ nie liczy się z tym, że zło znajdzie swoją odpłatę na sądzie Bożym. Teraz doszła do wszystkich ludzi radosna wieść, że każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem wiecznym, zbawiony będzie. Bóg chce, żeby każdy był uratowany z tego świata. Będą uratowani ci wszyscy, którzy uwierzą, wyjdą z tego świata i pozostaną z Chrystusem na zawsze. Tylko ci będą uratowani, którzy, zobaczywszy tę wielką, potężną nadzieję, jedyną żyjącą nieustannie nadzieję, którą jest Chrystus, wyjdą z tego świata nieprawości, dając swój umysł, serce, wszystko Jezusowi, aby On napełnił ich tym, co jest dla nich koniecznością, aby każdego dnia mogli żyć dla Chrystusa pośród świata, nie mając działu w niczym z tym światem. To jest ta łaska, cudowna Boża łaska, która powiedziała nam: przebaczyłem ci wszystkie grzechy. Przyrównać to można do więzienia, bo Słowo Boże mówi, że byliśmy więźniami, których Jezus przyszedł wypuścić na wolność. I my skojarzmy to z więzieniem, zamkniętym więzieniem, którego nie można było opuścić. A Bóg poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa ogłasza w tym więzieniu łaskę dla wszystkich. Wielu ludzi nie wierzy.
Przyzwyczajeni są już do życia w więzieniu, przyzwyczajeni są do takiego życia, w którym walczą, zmagają się w swój cielesny sposób i to im sprawia jakąś tam radość. Śmieją się z tych, którzy wychodzą na zewnątrz i szydzą sobie z nich, bo nie wierzą, że można wyjść z tego więzienia. Ale każdy, kto uwierzy tej wieści, zaprze się siebie i weźmie swój krzyż, ten wyjdzie z tego więzienia grzechu i nieprawości. Wyjdzie z miejsca, gdzie jest morderstwo, kłótnia, kłamstwo, obelga, oszczerstwo, pożądliwość, szukanie swego. Bo Słowo Boże mówi, że tacy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Człowiek, który uwierzył w to, że Bóg powiedział: przebaczam ci wszystkie grzechy twoje, idź i więcej już nie grzesz. Zaprze się siebie, swojego sposobu życia, swego niedowiarstwa, swoich myśli, patrzenia swoich oczu, przyjmie swoją śmierć na krzyżu i pójdzie za Jezusem. Krzyż jest wyjściem danym przez Boga dla wszystkich Jego dzieci. Jezus przez śmierć pokonał śmierć. On jako czysty poniósł nasze grzechy i za nas został uczyniony grzechem. Sam nie popełnił nigdy grzechu i dlatego śmierć nie mogła go zatrzymać. Stał się dla nas drzwiami, abyśmy mogli wyjść z tego miasta grzechu i nieprawości i pielgrzymować do miasta, gdzie nie będzie już śmierci, nie będzie łez, nie będzie chorób. My nie możemy fizycznie opuścić tego miejsca, ale możemy opuścić je duchowo i umysłowo i stać się Bożymi ludźmi pośród świata, w którym ludzie żyją w bezbożny sposób. Teraz mamy taką wspaniałą wieść, która, gdy nas napełniła, uczyniła nas wolnymi. Chcemy zanieść ją ludziom żyjącym nadal w ciemnościach grzechu i śmierci. Już nie chcemy im mówić: przestań palić, przestań pić, bądź trochę bardziej moralny. Bo my już wiemy, że w świecie jest dużo moralnych ludzi, którzy z tą moralnością nadal pozostają w świecie, ponieważ tego świata nie można opuścić przez wyższą moralność, ale przez krzyż. Zaniesiesz ludziom to, co najpiękniejsze, co najbardziej raduje twoje serce. My mamy co powiedzieć ludziom, którzy pozostają w świecie grzechu i śmierci. Co oni z tym zrobią? To jest trudnością zwiastowania im Ewangelii. Ale ponieważ sami z trudnością opuściliśmy ten świat i wiemy, że jedynym sposobem jest z powodu wiary zaprzeć się siebie, wziąć swój krzyż i pójść za Jezusem. To znaczy wejść przez te drzwi, którymi jest Jezus i iść tą drogą, którą jest Jezus. To jest droga dla nas. Bóg nie zabiera nas z tego świata, ale w tym świecie daje nam do siebie drogę, którą jest Chrystus. Czy chcesz chodzić tą drogą codziennie? Czy widzisz, że jeżeli nie będziesz chodził drogą, którą jest Chrystus, idziesz na zatracenie? Czy widzisz to? Czy w twoim sercu jest pewność tego, że są tylko dwie drogi, szeroka i wąska, i czy już nie chcesz żyć w stary sposób? Czy już nie chcesz żyć jak człowiek, który jest trochę moralniejszy, trochę mądrzejszy, trochę więcej wiedzący, ale chcesz opuścić ten świat, w którym, jeżeli nadal pozostaniesz, to zginiesz? Jezus mówi: zaprzyj się siebie, weź swój krzyż i pójdź za mną. Jeśli przyjmiesz te słowa Jezusa i wytrwasz w nich, to poznasz prawdę i będziesz swobodny w każdym swoim działaniu. Będziesz światłością i solą dla tego świata, nie opuszczając go w fizyczny sposób, ale w duchowy. Ten świat będzie widział, że jesteś człowiekiem, który do niego nie należy, bo nie żyjesz jak ten świat. Świata nie opuszcza się inaczej, jak tylko poprzez śmierć. To jest Ewangelia dla nas, zbawienna wiadomość. Wszyscy wierzący ze Starego Przymierza, którzy byli przed nami, widzieli wyjście, chociaż nadal jeszcze go nie było. A teraz jesteśmy w czasie, kiedy to święte wyjście już jest. Śmierć już doznała w sobie wyłomu i przyjdzie czas, kiedy zaśpiewana zostanie pieśń: gdzieś jest o śmierci zwycięstwo twoje. I pokonana jest śmierć w zwycięstwie Pana naszego. I teraz słuchajcie,
to jest tak bardzo ważne dla nas, czy w tym świecie nieprawości i zła usłyszeliśmy już to słowo Boga, łaska. Oto Bóg okazał łaskę wszystkim ludziom, do wszystkich ludzi bez wyjątku, do królów, żebraków, do różnych ludzi otoczonych murem śmierci. Boży głos powiedział: łaska, przebaczam wszystkim. Dlatego obecnie grzechem jest nie wierzyć w Jezusa, bo Jezus jest Bożym wyjściem ze świata ciemności dla wszystkich ludzi. Wielu z nas, gdyby przyjęło z wiarą tę Ewangelię Jezusa Chrystusa, nie żyłoby jak żebracy. Nie chodziłoby ze spuszczonymi głowami pośród tego świata nieprawości. Nie chodziłoby jak tajniacy ukrywający się przed innymi. Jeżeli pozwolimy, żeby serca nasze zostały napełnione Ewangelią Chrystusową, będziemy mieć śmiało podniesione głowy i Ewangelia będzie przez nas zwiastowana z odwagą i w szczęściu, bo będziemy wiedzieć, że jeżeli ludzie nie usłyszą tej Ewangelii, to nigdy nie wyjdą z tego świata, pozostaną ślepi i głusi w tym świecie i będzie im się wydawało, że tak musi być i koniec. Ale najpierw musimy być posłani z Ewangelią, która nas zachwyciła i uczyniła innymi, bo inaczej będziemy im prawić morały albo opowiadać bajeczki o jakimś tam życiu albo pozyskiwać ich dla siebie, aby liczba wzrastała, nasze umysły nadal będą ciemne, oczy zaślepione, uszy głuche. Co powiemy ludziom w świecie? Najpierw musimy mieć pewność w swoim sercu i umyśle, że jesteśmy na tej jedynej drodze, że wyszliśmy poprzez ofiarę naszego Pana, Jezusa Chrystusa, że tylko jako uświęceni Jego ofiarą mogliśmy wyjść i nikt nas nie mógł zatrzymać. Kiedy wyszliśmy z tego świata, to nie po to, żeby wracać znowu do głupoty, ale po to, żeby zachować w sobie słowa Ewangelii Chrystusowej i będąc przez nią uratowanymi, zbawionymi, nieść jej wieść innym. Pan Jezus mówi: a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Jakże wielu ujmuje sobie ze słów Ewangelii i powoli staje się takimi spryciarzami, jakież to jest szaleństwo, mówiącymi: my jesteśmy zbawieni. Ale co ich, zbawionych od świata, właściwie odróżnia od tego świata? Czy wiedzą chociaż, co to jest zbawienie? Jest to smutne, że w czasie, kiedy Biblia jest dostępna i można ją kupić w wielu miejscach, tak mało jest poznania, co to jest zbawienie. A przyczyną braku poznania jest to, że nie czytamy Biblii i nie dajemy posłuchu temu, co mówi do nas Duch Święty. Ale kiedy Bóg daje nam przez Ducha Świętego usłyszeć swoje słowa, to mówimy zachwyceni: Panie, jakie to piękne, jakie to zbawienne dla nas, jaka to cudowna wieść, jaka radosna nowina, że nie musimy ginąć z tym światem, ale możemy być z Tobą teraz i w wieczności. Wewnątrz każdego z nas Bóg chce mieć miejsce dla siebie, chce nas mieć dla siebie. Powiedział nam, jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian: świątynią moją jesteście. A w drugim liście do Koryntian, w 6 rozdziale: jeśli wyjdziecie poza obóz, będę wam Bogiem i Ojcem i będę przechadzał się między wami, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. To jest cudowna dla nas wieść. Jaka szkoda, że jest tak wielu ślepych i głuchych na Ewangelię, którzy nie mając jej w swoich sercach, nie mogą się nią cieszyć ani jej oglądać. Chociaż Słowo Boże mówi do nich: złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł po prawicy tronu Bożego. Czy już wyszedłeś z tego świata przez te drzwi i dzisiaj twoje życie jest nakierowane na Boga? Czy może chcesz wrócić i żyć w egoistyczny sposób, ale troszeczkę inaczej, sprytniej? Czy dzisiaj zakasałeś rękawy i pracowałeś dla Pana? Nie możemy pracować dla Pana, dopóki słowa Ewangelii nie znajdą swojego miejsca w naszym sercu, bo nie masz z czym wyjść do ludzi.
Kto pójdzie, jeśli nie został posłany? Kto pójdzie? Jeżeli Bóg ci nie da, nie otworzy twoich oczu ani uszu i nie będziesz widział ani słyszał, to z czym pójdziesz do ludzi? Z moralniejszą nauką? Z jakimiś ulepszonymi mądrością ludzką rzeczami? Czy to ich uratuje? Zobaczmy, w drugim liście do Koryntian jest napisane, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jakie to jest poselstwo? Pojednajcie się z Bogiem, gdyż Bóg okazał wam łaskę. Bóg okazał łaskę wszelkiemu stworzeniu, bo łaska jest darem od Boga. Nie wypływa ona z uczynków, lecz jest darem od Boga. Bóg dał ją ludziom za darmo, wszystkim bez wyjątku, temu, który teraz morduje i temu, który teraz się modli. Ale kto korzysta z tej łaski? Ten, kto uwierzył ewangelicznej wieści i dzisiaj w miejsce Chrystusa z wiarą nieobłudną niesie światu tę wieść. Bóg pobłażliwie odniósł się do wszystkich waszych popełnionych grzechów. Nie musicie zginąć, nie musicie umierać na zawsze. Jezus stał się drzwiami i drogą waszego zbawienia. Pojednajcie się z Bogiem, przyjmując łaskę Jego przez wiarę w Chrystusa. Wracajcie do społeczności z Bogiem, Stwórcą waszym, a się teraz uwierzycie w Jezusa Chrystusa i Ojcem waszym w Chrystusie. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, sprawiedliwości, pobożności, miłości, cierpliwości i łagodności, które otrzymaliście w akcie łaski Jego, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. Ale jeśli odrzucicie Jego łaskę, okazaną wam w Synu Jego, to na pewno pomrzecie w swoich grzechach. Co za wieść usłyszał sługa królowej etiopskiej, wracający z Jerozolimy, która go tak rozradowała. Usłyszał wieść o Baranku Bożym, który zgładził grzechy świata. Usłyszał o drodze i otwartym wejściu i wyjściu dla Niego. Jakże ważna jest ta kolejność. Musisz najpierw wejść przez wiarę w Jezusa ukrzyżowanego, aby następnie w Nim zmartwychwstałym wyjść z drogi tego świata przez usprawiedliwienie Boże dane nam wierzącym przez wzbudzenie Jezusa Chrystusa z martwych. Eunuch usłyszał i wiedział, że chrzest jest zanurzeniem w śmierć Chrystusa i on zapragnął tego. Oto woda. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Zapytał. I otrzymał taką odpowiedź. Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A on odpowiadając, rzekł. Wierzę, że Jezus jest Synem Bożym. Widzimy, że skoro on zapytany o wiarę wyznaje Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, to nie ma już w nim przeszkody. Kto uwierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i ochrzci się, zbawiony będzie, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Kto naprawdę zna Pana? Pana zna ten, kto wyszedł z tego świata. Kto poznał Pana, nie może pozostać w tym świecie, gdy widzi tak wspaniałe wyjście za darmo, z łaski, przez wiarę. Jaka wdzięczność, jakie dziękczynienie Bogu za Jego łaskę okazano wszystkim ludziom, także twojej mamie i twojemu taci, i twojemu bratu i siostrze i kuzynowi i temu koledze w pracy i tej koleżance i sąsiadowi, człowiekowi z ulicy i temu, z którym jedziesz tramwajem czy też pociągiem. Wszystkim Bóg okazał łaskę. Kiedy Bóg powiedział łaska, to jak ona się stała? W Jezusie, przez Jezusa stała się łaska, czytasz to. Stała się, nie staje się, lecz stała się łaska. Bóg jak rzekł, to rzekł. Bóg nie cofa swoich słów i dlatego człowiek będzie sądzony z powodu nieprzyjęcia Bożego wyjścia, jakie Bóg otworzył każdemu człowiekowi na tej ziemi, a wyjściem jest Jezus Chrystus. Żeby wyjść przez te drzwi, musisz się zaprzeć się siebie z tego świata grzechu i śmierci. Musisz się zaprzeć swoich pożądliwości, musisz się zaprzeć swego niedowiarstwa, musisz się zaprzeć tego, kim jesteś, czy królem, czy żebrakiem, czy nierządnicą, czy jakimś cudzołożnikiem, czy jakimkolwiek tak zwanym porządnym człowiekiem.
Musisz wiedzieć, że nic ci nie pomoże świat, ani ty sam sobie nie pomożesz, ale jedynie Chrystus, abyś kiedy wyjdziesz przez zmartwychwstanie Pana Jezusa do Królestwa Jego, wyszedł tam jako człowiek uwolniony od potępienia przez krzyż i zmartwychwstanie, a teraz śmiało przebywający w światłości chwały Pana Twego, aby chwalić swego Stwórcę, wiedząc, co dla Ciebie uczynił Twój Pan, abyś zawsze mógł o tym powiedzieć temu światu. Jeżeli chcemy zwiastować prawdę, to my musimy pierwsi doznać tego, co Bóg w swojej miłości uczynił światu, abyśmy zanieśli Ewangelię, która nas uratowała i wyzwoliła z grzechów, która uczyniła z nas bohaterów, gotowych w tym świecie nieprawości i zła przyjmować Jezusa i iść Jego śladem. Tak, grozi ci niebezpieczeństwo, bo świat tego nie rozumie. A dlaczego nie rozumie? Bo jest ślepy. Kto mu zaniesie wieść, która otworzy mu oczy? Ten, który widzi i słyszy, ten, który idzie za Jezusem. Paweł cieszył się, że wieść o Jezusie się rozchodzi, że ludzie mogą o Nim usłyszeć. Widzimy, że w nas tkwi jeszcze dużo faryzejstwa, dużo ludzkiej sprawiedliwości i wtedy ten obraz pokazuje człowieka, który coś wie, dlatego jest taki pyszny. Kiedy jednak wiesz, że z tego świata wyszedłeś tylko dlatego, że Bóg okazał ci łaskę i zmiłował się nad tobą, wtedy idziesz pokornie za Panem, uczysz się przy Nim i nie patrzysz z góry na świat, bo wiesz, że wyszedłeś tylko dlatego, że dotarło do ciebie słowo, które dało ci wiarę w Jezusa Chrystusa. Mając to słowo w sobie, możesz zanieść światu Ewangelię. Sam będąc ożywionym przez słowo, możesz uratować kogoś jeszcze, wskazując na Jezusa Chrystusa jako jedyne, godne Boga życie. Czy masz to doznanie w sobie, że bez Jezusa nie było dla ciebie żadnego wyjścia? Nie miałeś żadnego wyjścia, musiałeś iść w śmierć. Słuchajcie, ludu Pana, niech serca nasze będą napełnione wdzięcznością i radością, abyśmy nie byli ludźmi, którzy dzisiaj marnują czas, ale ludźmi, którzy wykorzystują go, bo wiedzą, że Jezus tu wróci. Chyba, że nie dajesz wiary, wtedy żyj jak chcesz. My wiemy, że Jezus tu wróci. Zakłócenia w oczekiwaniu pojawiają się w nas wtedy, kiedy myślimy o sobie, o ulepszaniu siebie względem świata. Kiedy zawsze jesteśmy pewni tego, że skoro Jezus umarł i myśmy umarli, nie ma zakłóceń. Żyjesz po prostu, bo życie Jezusa jest w tobie. Już nie żyjesz ty, lecz żyje w tobie Chrystus. Ludzie, którzy żyją wokół ciebie, rozpoznają w tobie kogoś nie z tego świata. Bóg, działając przez swego Ducha, pokazuje nam: popatrz, dlaczego jeszcze zabiegasz o coś, co już ci dałem, a nie czynisz tego, co powinieneś czynić. Starasz się o moją łaskę, zamiast już dzisiaj żyć życiem Jezusa. Szukasz u mnie łaski, narzekasz na swój grzech, mówisz, że jesteś słaby, a mimo to grzeszysz nadal. A czym grzeszysz? Tym, że nie wierzysz w Jezusa jako drzwi, przez które wchodzi się w śmierć dla świata grzechu i nieprawości i wychodzi się do życia wiecznego. Dzisiaj każdy z nas może by żyć jak bohater, który poznał prawdę i jest swobodny. W każdej chwili gotowy jest otworzyć usta, radując się Panem zawsze, sercem i ustami napełnionymi chwałą. Tego nie wypracujesz w sobie poprzez własny, moralniejszy sposób życia. To jest niemożliwe. To jest możliwe tylko wtedy, kiedy życie Jezusa, napełniając nas, powoduje, że tacy się stajemy i wtedy dopiero możesz powiedzieć: z łaski Bożej jestem tym, czym jestem, to znaczy nowym człowiekiem. Stare zginęło, wszystko we mnie stało się nowe. Z łaski Boga jestem tym, czym jestem. Z łaski Boga opuściłem ten świat nieprawości, z łaski Boga mam nieustannie żyjącą nadzieję w Chrystusie dzisiaj. Z łaski Boga modlę się i chwalę Pana, gdy z powodu łaski Pan Jezus Chrystus umierał. Czy cieszy nas łaska? Nie muszę prosić o łaskę, mam ją przyjąć.
Diabeł sobie drwi i kpi z ludzi, którzy uwierzyli, ale nie do końca, którzy wiedzą, że jest Pan, ale nie mogą opuścić tego świata, bo się boją, bo są czymś trzymani przez Niego. Kiedy wierzysz w Jezusa, nikt cię nie może zatrzymać. Nikt nie może tobą pokierować. Ty idziesz drogą Pana. Duch Święty cię prowadzi. Ewangelia Jezusa Chrystusa przyniosła nam chwalebne wieści, które dotarły do nas i uczyniły nas wierzącymi. Krzyż jest dla nas rzeczywistością. Umarliśmy. Człowiek, który dzisiaj jeszcze narzeka, biadoli, człowiek, który dzisiaj jeszcze mówi o tym, jaki on jest słaby, że musi grzeszyć, to jest człowiek, który nie uwierzył tak, jak uwierzyć powinien. Wiara jest pewnością tego, co Bóg dał w Synu swoim, Jezusie Chrystusie, wszystkim wychodźcom z tego świata ciemności, a następnie pielgrzymom idącym już z Nim w Jego światłości. W Ewangelii czytamy, że łaska nie mówi, żebym dalej grzeszył. Przenigdy. Łaska mówi, że mogę opuścić świat grzechu i nieprawości. Łaska mówi, wyjdź. Dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszałeś, wyjdź. Wielu ludzi mówi tak, ale ja nie mogę. Ja muszę się czegoś jeszcze nauczyć. A Bóg mówi, dziś, jeśli usłyszałeś głos Ducha Mego, który mówi do ciebie łaska, wyjdź. Na czym opiera swoją możliwość wyjścia? Na sobie, czy na tym, co Bóg ci powiedział? Na czym oparła się ta kobieta, nierządnica, żeby ukryć tych zwiadowców? Na tym, co widziała, czy na tym, co usłyszała? Kto uwierzył tej wieści, ten wyjdzie. Dzisiaj wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie i będzie chodził i cieszył się nowym życiem. Będzie miał odwagę żyć na tym świecie, chociaż świat będzie może mówił o nim głupi, w cudzysłowie.